Oświadczenia majątkowe posłów. Ile zarobił prezes PIS? Oświadczenia majątkowe posłów. Wiadomo, ile zarobił prezes PIS? Na stronie Sejmu zostały opublikowane oświadczenia majątkowe posłów za 2020 rok. Jak wynika z dokumentów złożonych przez wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, prezes PIS ma na koncie około 142 tysięcy złotych i nie posiada środków w obcej walucie. Jak wynika z oświadczenia majątkowego, Jarosław Kaczyński jest właścicielem 1 trzecia domu o powierzchni 150 m2, wartym około 1,5 miliona złotych. Prezes Pis jest także przewodniczącym Rady Fundacji Instytutu Imienia Lecha Kaczyńskiego i z tego tytułu nie osiągnął dochodów, czytamy w złożonych dokumentach. Jarosława Kaczyński jako poseł zarobił od stycznia do października 2020 roku blisko 71 tysięcy złotych, a jego wynagrodzenie w kancelarii i prezesa Rady Ministrów, do której trafił jesienią, gdy został wicepremierem, wyniosło ponad 42 tysięcy złotych. Prezes PiS otrzymał 31 tysięcy złotych diety poselskiej oraz prawie 86 tysięcy złotych emerytury. Kaczyński zadeklarował, że nie posiada samochodu. Ma z kolei kredyt w Stewczyka na 57 tysięcy złotych. Nieruchomości i auta Borysa Budki Lider po Borys Budka wspólnie z małżonką zgromadził z kolei około 100 tysięcy złotych. Ma też 100 dolarów amerykańskich. Przewodniczący platformy jest współwłaścicielem domu wartego 800 tysięcy Złotych i działki wycenianej na OK 300 tysięcy złotych, a także dwóch mieszkań wartych 408 tysięcy i 160 tysięcy złotych. Budka w 2020 roku zarobił ponad 45 tysięcy złotych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach 960 złotych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu 29,8 tysięcy. Złotych z tytułu diety poselskiej, a jego uposażenie wyniosło 114,7 tysięcy złotych. Z tytułu wynajmu mieszkania lider po zarobił blisko 41 tysięcy złotych. Przewodniczący po dwa auta, Nissana wartego 10 tysięcy złotych i toyotę wycenianą na ponad 133 tysięcy złotych. Ma także do spłaty blisko 150 tysięcy złotych kredytu hipotecznego